jak zawsze co roku spotykamy się na takim opłatkowym spotkaniu, kiedy możemy złożyć sobie życzenia, zaśpiewać razem kolędę. Jest to taka chwila, kiedy inaczej patrzymy na świat, patrzymy na nowy rok z nową nadzieją i w tych moich pierwszych słowach pragnę podziękować księdzu proboszczowi Ludwikowi Kowalskiemu za przybycie, za to, że będzie tu razem z nami na tej uroczystości, na tym spotkaniu. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Witam serdecznie pana ministra Smolińskiego, który jest z nami tutaj obecny. Dziękujemy za przybycie. Jest pan poseł Grzegorz Raczak, również gdański poseł ziemi gdańskiej i senator Waldemar Wąkowski, również poseł senator, przepraszam, ziemi pomorskiej. Jako przedstawiciel posła Jarosława Sellina jest pan Dawid Krupi, którego pan poseł, pan minister delegował Jarosław Sellin. W pierwszej kolejności poproszę pana ministra Smolińskiego o zabranie głosu. Panie pośle, panie senatorze, księże proboszcze, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie, możliwość spotkania się z państwem jeszcze w tym roku. Chciałbym w imieniu własnym oraz pana prezesa, pana przewodniczącego, posła Janusza Śniadka, który niestety nie mógł być obecny, czy nie może być obecny, ponieważ w tym samym czasie jest spotkanie takie samo w Gdyni. Tam już wcześniej obiecał, że będzie, a ta informacja doszła później, także no, nie da się rozdwoić, ale prosił, żebym w jego imieniu też przekazał państwu życzenia. Przede wszystkim chciałbym podziękować państwu za państwa zaangażowanie, pracę na rzecz naszej formacji politycznej w bieżącym roku. Rok temu jeszcze z dużym entuzjazmem czekaliśmy kolejnego roku po wyborach. Myślę, że entuzjazm pozostał, natomiast no, przez ten rok pokazały się tylko kolejne piętrzące się przed nami problemy, które musimy pokonywać. I biorąc pod uwagę to, że no, reprezentuję rząd Rzeczpospolitej Polskiej, nie udałoby nam się wielu rzeczy zrobić, gdybyśmy mieli też tego państwa wsparcia, państwa zaangażowania, które jest nam potrzebne zarówno w parlamencie, jak i w rządzie. Widać, że robimy dobrze, skoro jest taki duży opór wobec tego, co robimy. Pamiętam te rozmowy jeszcze przed formowaniem rządu, że żebyśmy tylko za dużo frontów, tak zwanych frontów, nie otwierali. Tak? No nie chcieliśmy ich otwierać, ale niestety no nie da się. Tak? Jeżeli cokolwiek chcemy zrobić, to każde nasze zaangażowanie narusza duże interesy, nie tylko polskie, ale europejskie, światowe. No i to powoduje oczywiście sprzeciw, opór, ale jesteśmy zdeterminowani. Robimy po raz pierwszy od 27 lat to, co żeśmy obiecali. To jest duże zdziwienie, tak, że po raz pierwszy mamy tę szansę, że rządzimy samodzielnie. Tak? No to jest duży przywilej, daje to duże możliwości, ale jednocześnie też niezależnie od tego mamy determinację, żeby realizować to, co byśmy obiecali i nic innego nie realizujemy, tylko to, co obiecaliśmy. Myślę, że wielu z państwa mimo czasami pewnego niedosytu, tak, wydawałoby się, że zrobiliśmy za mało, ale jak porównujemy z tym, co poprzednia koalicja robiła przez 8 lat, to myślę, że rzeczywiście możemy śmiało powiedzieć to, co pani premier Beata Szydło powiedziała, że przez rok zrobiliśmy więcej niż tamci zrobili przez 8 lat, dlatego że wydaje mi się, że nie zepsuliśmy niczego, a to, co robimy, jest dobre, natomiast tamci, kilka rzeczy obiektywnie trzeba przyznać, że też zostały zrobione dobrze, ale wiele rzeczy zostało zrobione jest źle, tak? Czy nawet permanentnie wiele instytucji, nie tylko państwowych, ale samo państwo było niszczone. Także bez państwa wsparcia, które czujemy i wiemy, że ono jest, nie udałoby nam się wiele z tych rzeczy zrobić. Prosimy o więcej, oby przyszły rok, nie tylko nasze indywidualne życzenia, marzenia, oczekiwania zostały zrealizowane, ale również te zbiorowe
jako społeczeństwo polskie, aby nam się one realizowały. Proszę przekazać też swoim rodzinom. Wiem, że czasami Państwa zaangażowanie jest też kosztem zaangażowania rodzinnego. Sami tego pewnie doświadczamy jako politycy też. Nasze rodziny odczuwają tego skutek, gdzie nasze zaangażowanie, szczególnie to pobyty w Warszawie, są często kosztem rodziny, ale myślę, że wszyscy to nam, że tak powiem, wybaczą, jeżeli to jest robione w interesie Polski, w interesie państwa polskiego, w interesie społeczeństwa. Także życząc Państwu dużo zdrowia i wszelkie pomyślności w 2017 roku. W imieniu własnym i całego zarządu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym jeszcze raz podziękować i życzyć, abyście Państwo w zdrowiu, z błogosławieństwem Bożym ten kolejny rok przeżyli. Wszystkiego dobrego. Jeśli można prosić, pan to...